Przyszedłem teraz do seminarium, żeby coś ponagrywać z księdzem Marcinem. Cześć, jestem Jarek Lalik, jestem studentem fizjoterapii, jestem na drugim roku. Należę do wspólnoty salezjańskiej Ziemia Boga. Interesuję się bardzo mocno siłownią, treningiem, rehabilitacją i piłką nożną. Jestem amatorskim też zawodnikiem. Mam dziewczynę, nazywa się Magdalena. Moje życie przed spotkaniem z Panem Bogiem było bardzo pomieszane i zagmatwane. Byłem bardzo mocno pogrążony w nieczystości, byłem uzależniony od masturbacji. Miałem negatywne nastawienie, czy to do szkoły, czy to do rodziny, czy to w ogóle do samego siebie. Nie akceptowałem siebie totalnie. Rzecz, która była dla mnie najtrudniejsza, był całkowity brak nadziei na to, że mogę być zbawiony, na to, że mogę być mężem, na to, że mogę być ojcem, że mogę być szczęśliwy chociażby. Moi rodzice chodzili zazwyczaj do kościoła w niedzielę i wiara została mi przekazana, została zakorzeniona w moim sercu dzięki rodzicom, ale relacja z Panem Bogiem akurat moja nie rozwinęła się właśnie dzięki rodzicom, ale głównie dzięki mojej świętej pamięci babci. Dzięki niej wstąpiłem do służby liturgicznej w mojej parafii. Wtedy, kiedy zmarła, bardzo mocno to przeżyłem. I ja sobie tak w sercu cały czas myślę i wierzę w to głęboko, że moja babcia wyprosiła u Pana Boga nawrócenie mojego serca. Muszę przyznać, że wiele było takich momentów, gdzie Pan Bóg dał mi o sobie poznać, ale jednym takim najważniejszym momentem były rekolekcje Ziemi Boga. Wtedy tam bardzo mocno odczułem duchowo i fizycznie działanie Pana Boga w moim sercu i w moim życiu. Takim szczególnym momentem była modlitwa wstawiennicza. Moment, w którym osoby, które modliły się nade mną, ich modlitwa sprawiła to, że na nowo czułem się odrodzony. Czułem się odrodzony na nowo z ogromem nadziei, z nadzieją na to, że tak jak mówiłem, mogę być lepszym człowiekiem, mogę żyć szczęśliwie, mogę założyć rodzinę, a co najważniejsze, być zbawiony. Teraz patrzę na siebie z większym szacunkiem i akceptacją siebie, tego jaki jestem, jak wyglądam, ile mam kilogramów na wadze, czy po prostu czy mam większe mięśnie, czy jestem bardziej umięśniony, czy jestem silniejszy. To nie kieruje moim życiem i tym, i jak mam się zachowywać, i czy mam być w ogóle szczęśliwy. Oczywiście są takie momenty w życiu, że człowiek myśli o jakichś sprawach ludzkich, nie wiem, na przykład o studia, zamartwia się o jakieś różne rzeczy, jak to będzie w przyszłości, w szczególności w tym trudnym czasie, ale ja żyję bądź co bądź tą nadzieją, że ja po prostu mam Pana Boga i On jest ze mną w każdej chwili. Mojej dziewczynie najbardziej kocham to, że jest bardzo zakręcona Panem Bogiem, że ona nieustannie się modli, że jej wiara nie pobudza moją wiarę. Możemy się w każdym momencie nawrócić zarówno do siebie, jak i do Pana Boga, że dzięki tej relacji możemy cały czas zbliżać się do Pana Boga na podstawie rozmowy, czy to trudnej. Bo są takie momenty, że są naprawdę mega ciężkie i są takie momenty, że nie chciałoby się człowiekowi nic zrobić, ale jeśli człowiek podejmie choć odrobinę chęci do walki i do nawracania się, to w tej relacji bardzo mocno po prostu człowiek się nawraca i zbliża się do Pana Boga poprzez chociażby relację właśnie z dziewczyną. Bardzo mocno przeżywam ten sakrament pokuty i traktuję go jako coś, co sprawia, że jestem bliżej Pana Boga, że jestem czystszy. A Eucharystia jest dla mnie bardzo mocnym przeżyciem za każdym razem, gdy przystępuję do sakramentu Eucharystii.
bardzo mocno przeżywam dzień, w którym przyjmuję Pana Jezusa. Kiedy mieszkałem w Krakowie, wynajmowałem mieszkanie i miałem możliwość przystępowania do Eucharystii codziennie i starałem się często przystępować. To był dla mnie szczególny, bardzo mocny czas formacji mojego serca, gdzie wiele rzeczy Pan Bóg mi dawał, nie tylko w sferze duchowej, ale też w kwestii związanej z pracą, z moim zdrowiem psychicznym, w relacji też z dziewczyną. Bardzo mocno w tym okresie Pan Bóg działał i zachęcam każdego, kto ma możliwość do przystąpienia do sakramentu Eucharystii, żeby to robił konsekwentnie, żeby przychodził i przyjmował Pana Jezusa. Dziękuję Wam bardzo serdecznie, że zechcieliście mnie wysłuchać. Mam nadzieję, że chociażby jedno zdanie sprawiło, że w Waszym życiu coś się zmieni na lepsze, że sprawi to, że będziecie bliżej Pana Boga, że może jakaś włączy Wam się refleksja na temat swojego życia duchowego albo w relacji z kimkolwiek. Bardzo Wam życzę wszystkiego dobrego, żebyście byli blisko z Bogiem. Mam nadzieję, że się zobaczymy na Światowych Dniach Młodzieży. Bardzo również się cieszę z tego, że chcecie się sami formować, że chcecie być blisko Pana Boga, bo to jest bardzo piękne, że to w tym samym Pan Bóg działa w tym, że macie takie pragnienie, że chcecie być blisko Niego.